No, zaczynamy się pakować. Dzień wylotu coraz bliżej, to już za 4 dni. Więc pokażę wam, jak się przygotowuję do takiej podróży w nieznane. Ponieważ nie wiem, co mnie czeka, więc muszę przewidzieć pewne sytuacje i zabrać rzeczy, które będą mi potrzebne, nie tylko żeby przeżyć, ale też żeby w czasie podróży, żeby miał jakiś fajny komfort, czyli żeby mógł się napić herbaty w kraju, w której herbaty nie ma albo jest trudno dostępna, w kraju, gdzie w zasadzie kawy jest pod dostatkiem, ale też nie wszędzie. A wypić rano kawkę to jest wartość dodana i absolutnie bezcenna. Więc zaczynamy od sprzętu, ponieważ będziemy robili zdjęcia, więc aparat pierwszy i podstawowy, obiektyw 50, no i obowiązkowo obiektywy szerokokątne, bo krajobrazy oraz pewne sytuacje będziemy robili. Do kamery malutki statyw, który jest niezbędny w każdej sytuacji. On jest o tyle wygodny, że zamiast otwierać duży statyw, który też będę zabierał, w tej chwili na nim stoi kamera, to ten możemy szybko gdzieś na murku. On jest bardzo, bardzo przydatny, jak widać. Wyskakuje na dosyć wysoki, no, prawie pół metra, więc to już jest, to daje nam fajną, fajną zabawę. Cóż, bierzemy drugi dodatkowy aparat. Ja podjąłem decyzję, że niestety tego obiektywu w tą podróż, to jest 150-600, tego obiektywu nie zabiorę. Jest zbyt ciężki. I żyjące tam dżelady, które chcę sfotografować, być może uda mi się sfotografować 70-300. No będę musiał po prostu bliżej podejść, także ten odstawiamy, zostaje. No i w zasadzie ze sprzętu to wszystko, oczywiście ładowarki przeróżnego typu, akcesoria do kamery, lampa błyskowa. Do tego do pewnego miasta przychodzą tam w nocy hieny i chciałbym w ich oczach zobaczyć mały błysk, w związku z tym warto mi tą lampę nieść, nawet gdybym miał zrobić z tego tylko jedno zdjęcie. Tak wygląda mniej więcej sprawa sprzętowa. 5 obiektywów, 2 aparaty. No i teraz cała reszta. Zabieramy. Cóż zabieramy? Zabieramy, kochani moi, na pewno coś na deszcz lub na wiatr. Będziemy podchodzić trochę wyżej w góry, więc może być wietrznie, może być zimno. Nie chcemy zabierać za dużo, więc bierzemy to. Znakomicie sprawują się koszulki. Koszulki się sprawują znakomicie. Tutaj mamy spodnie, które schną bardzo szybko. Pakujemy je w następujący sposób, żeby nie mieć problemów i żeby nie było to wszystko zgniecione. Bierzemy koszulkę, składamy ją na pół. I jeszcze raz na pół. Do tego dokładamy gacie. Do tego skarpetki, które kładziemy w ten sposób. Ja na ogół, jeśli chodzi o gacie biorę już. Jestem tu. Gacie biorę już takie zużyte, wypierdziane. Skarpetki również takie, których generalnie już nie musiałbym prać. I w związku z tym mogę je tam gdzieś zostawić, przez co bagaż będzie z dnia na dzień coraz lżejszy. Skarpetki układamy w ten sposób. Zakładamy spodnie tak. I wszystko dokładnie skręcamy w rulonik. W rulonik. Zakładamy skarpetki na to. Jedna skarpeteczka.
Druga skarpeteczka. Ot i cała historia. Więc mamy te dwie rzeczy. Bierzemy rzeczy do spania, czyli jakieś spodnie i koszulka. Koszulka jest to koszulka japy, gdyż w tej koszulce będę spał, ale też będę w najdalszym punkcie, w jakim będę, dokonam zdjęcia, bo chciałbym w tym roku wygrać koherek. I robimy dokładnie to samo. Skarpetki przerzucamy do połowy jedną i drugą. Zwijamy to wszystko w bardzo gustowny rulonik. Zakładamy skarpetkami. Ciach. I to w zasadzie jest nasz cały główny ekwipunek. Oczywiście zabierzemy jeszcze koszulę. Dwie koszule. To są znakomite koszule, które schną w parę sekund. Poza tym mają jeszcze jedną fantastyczną wagę. Nie są śmierdzionośne, to znaczy pochłaniają zapach. Więc na podróż w ciepłe klimaty po prostu nie ma lepszej koszuli. Jest to idealna koszula na taką wyprawę, ponieważ można w niej spokojnie 2-3 dni przechulać. Przepraszam. Musimy 2-3 dni przechulać, zanim gdzieś dorwiemy się do wody na tyle fajnej, przynajmniej chociaż trochę ciepłej, żeby ten pot i sól, którą sobie zgromadzimy przez poprzednie 3 dni, żeby wyprać. Więc robimy dokładnie to samo. Zakładamy tą koszulę. O, ciach, ciach, ciach. Ponieważ na pewno czeka nas jakaś zmiana, więc znowu z lekka wypierdziane gacie, skarpeteczka jedna, skarpeteczka druga. No i żebyśmy znowu nie mieli zagięć, to absolutnie zwijamy, rolujemy i znowu skarpeteczka, ciach, skarpeteczka druga, ciach. Ok. Z drugą koszulą robimy dokładnie to samo. Ciach, 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 ciach. I znowu skarpetki. Jak widzicie, już gumki, chińskie gumki już zostały zużyte. W związku z tym skarpeteczki. Rolujemy. Jeszcze raz tu. I jeszcze raz tu. Ot i cała historia. Mamy tyle rzeczy, zabieramy śpiwór. W tej koszuli będę jechał, w tej kurce będę jechał i w spodniach. I to w zasadzie wszystko, co mam z rzeczy do zabrania. Można sobie oczywiście to wszystko zapakować dodatkowo w worki żółtowe, co polecam, gdyż kurz, który się będzie przynajmniej w tej pierwszej, ale i w drugiej części naszej podróży będzie mi towarzyszył, będzie po prostu przeokrutny, dlatego warto sobie to wszystko pozapinać. O, i mamy raz, i tutaj mamy dokładnie to samo. I to w zasadzie śpiwór, stary śpiwór,
Alpinusa, znakomita rzecz i komfort tego śpiworu bardzo wysoki. Tu jeszcze trochę wypierdziany gaci, dwie pary skarpetek, to włożymy do worka. Tu mamy oczywiście cały sprzęt elektroniczny w pudełku, żeby rzucając plecakami po ciężarówkach, żeby nam się tutaj nic nie uszkodziło, bo to wszystko jest bardzo delikatne, więc dlatego ja to zamykam w puszkę. Oczywiście nożyk, który jest skombinowany. Tu specjalnie ładowarka, właśnie to jest największy ból podróżników, że do wszystkich części, do wszystkich kamer, do wszystkich aparatów ładowarki są inne i w związku z tym niestety trzeba to zabierać. Nieodzowna rzecz, jaką tutaj mamy, to jest oczywiście latarka, kosmetyczka, coś, co jest bardzo ważne. Grzałka i kubeczek. Bez tego w ogóle nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli gdzieś wyjechać. Apteczkę mam w takim, apteczkę to mam w takim również plastiku. Do apteczki wrzucam, ja jeszcze będę ją uzupełniał dzisiaj. Na pewno krem, który trzeba zabrać. Szampony i wszystkie żele do mycia. To ja sobie kupuję w takich małych opakowaniach. Powoduje to, że nie muszę przez 3 tygodnie targać wielkiej butli. Po 5 dniach i wyrzucam, już jestem lżejszy i mam więcej miejsca. Muga na komary, bo w pewnej strefie mogą tam występować, ale do odkażania rzecz bardzo ważna. Kontrolka prądu. Kontrolka, tak, kontrolka prądu. Bez kontrolki prądu w ogóle się nigdzie nie ruszam, bo to nie ma sensu. Na ogół wszystkie gniazdka są tak rozwalone, a mając na uwadze sprzęt, żeby nie zrobić zwarcia, żeby nie zrobić przepięcia, żeby ładowarki od aparatów nam wystarczyły do końca podróży, to musimy z tym bardzo ostrożnie. Tu jest na kolejne 5 dni. Tutaj mamy zieloną herbatę, która jest nieodzowna do picia. Zawsze zabieram zieloną herbatę. Poprawia porażę samopoczucia, ale ułatwia mi trawienie. Zmiana klimatu, zmiana jedzenia, zmiana wody może powodować, a dzięki zielonej herbacie u mnie nigdy nie spowodowała jakiejś sensacji żołądkowych, więc te rzeczy zabieram. Ręcznik jeden mały ręczniczek z mikrofibry, chusteczki wilgotne, do antybakteryjny żel do rąk, co polecam, do apteczki jeszcze bandaż. Zawsze biorę bandaż elastyczny. Zwłaszcza od przygody, kiedy dostałem zapalenia kolana w Indiach i zostałem wyleczony oczywiście przez znachorkę, ale zanim do niej dotarłem, to kuśtykałem długo w bólu i w cierpieniu. Dlatego nauczony bólem i cierpieniem. No i oczywiście notesik, notatnik, żeby zanotować kilka fajnych rzeczy, żeby później wam można było powiedzieć. Oto i cała historia i to wszystko, co tu jest na tym stole. Tu jest koniec stołu i tu jest koniec stołu, więc musi mi starczyć, moi kochani, na miesiąc. W związku z tym ogarniam to do plecaczka, ponieważ biorę tylko tyle rzeczy, raz, dwa. Odliczając ten, no to będzie jakieś 2 kg. Myślę, że się zmieszczę w 5 kg. Jedna torba z aparatami też ma 5 kg, to 10. Po odjęciu dużego obiektywu odlatuje mi 2 kg, więc tam będę miał 2,5 kg, więc 12 kg. Ale jeszcze muszę zabrać namiot. Muszę zabrać namiot i karimatę i statyw, czyli trzy duże rzeczy. Dlatego też rzeczy osobiste są ograniczone do minimum. Namiot dlatego, że
Nie bardzo jeszcze na dzień dzisiejszy wiem, gdzie będę nocował. Zarezerwowałem sobie hotel w Addis Abebie, ale nie dostałem niestety maila zwrotnego i w ogóle nie wiem, czy on jest zarezerwowany. Wysłałem jeszcze raz ponaglenie, ale do dnia dzisiejszego, a za 4 dni wylatujemy, nic nie mamy, więc mam nadzieję, że wiedzą o tym, że przylatuję i może coś tam sympatycznego będą mieli. Jeśli nie, no to będę gdzieś do innego hotelu, bo pierwszą noc na pewno muszę spędzić w hotelu, żeby jeszcze raz po podróży się przepakować, przebrnąć z tym wszystkim, a butelkę na wodę kupiłem sobie w sklepie za 2,99 i dokładnie tyle kosztowało, 2,99. Jest o tyle fajna, że to jest aluminiowa ciemna butelka, więc woda może, ona nie trzyma ani, to nie jest termos, więc ta woda będzie pewnie ciepła po jakimś czasie, ale będzie ciemna, więc ta świeżość na pewno będzie trochę dłużej. To będzie taka moja rezerwa taktyka, będę ją tam gdzieś miał przytoczoną do plecaka i zawsze to jest, ona jest wygodniejsza niż butelka plastikowa. Jest sztywniejsza, łatwiej się utrzymuje gdzieś tam. No i co? No to tyle, no. Zobaczymy. Plecak ma nieduży, 70 litrów, więc powinienem się wszystkie zmieścić, więc... Goodbye!